ja jeszcze nie dopuszczałem myśli, żeby oni nie żyli. Ja miałem głębokie przekonanie, że byli zatopieni na łodziach, oficerowie biali i tak dalej na początku rewolucji, kiedy był sam wybuch, kiedy był wrzątek rewolucji. Ale teraz, 20 lat potem, zupełnie sobie nie wyobrażam, żeby można było tych wszystkich ludzi zlikwidować. I tu jest rzecz zadziwiająca, bo o tym słyszałem o innych, że ludzie w ogóle w te rzeczy nie wierzyli. Jeden człowiek, który nie wierzył Rosjanom zupełnie, to był Anders, który był przekonany, że wszystko jest możliwe. Więc wyszedłem stamtąd z nadzieją znowu, że generał Reichman mnie jakieś informacje da. I wtedy czekałem jakieś 3 dni, 4 dni. Nie miałem żadnej wiadomości. Już wojsko było przerzucone pod Taszkiem. Polskie wojsko. I nareszcie dotarłem tam. Zameldowałem się natychmiast u Andersa. Anders mnie przyjął i bardzo mnie jedna rzecz zdziwiła. Zupełnie się nie zdziwił, że ja nic nie przywiozłem, że przywiozłem tylko milczenie. Powiedział: mój kochany, ja już jestem przekonany, że nasi koledzy nie żyją. Traktuję ich jako kolegów, którzy zginęli w bitwie. I na tym się moje poszukiwania skończyły. Prowadziliśmy dalej to biuro, gdzieśmy spisywali dalej nazwiska i imiona zaginionych oficerów i żołnierzy, czy tych, którzy jeszcze się zgłaszali do nas, żeby ich ratować, ale żadnej wiadomości, cała moja podróż była zupełnie bezsilna. I naprawdę, że chyba nikt by nie miał więcej uporu, żeby gdzieś trafić przez wszystkich ludzi, których mogłem trafić, i właściwie ja dopiero wtedy zrozumiałem, że oni zginęli. Że te wszystkie bujdy, że gdzieś one się znajdują, tu czy tam, czy jeszcze gdzieś, według informacji umyślnie podsuwanych przez NKWD-stów przy popijaniu, albo Polaków, którzy mieli informacje od innych Polaków, to były wszystko plotki, jakieś nadzieje, że to wszystko była fikcja, że ci ludzie już od dawna nie żyją.